Jest takie jedno miejsce, na którym teraz jesteśmy, jeszcze założone przez Napoleona. Do dnia dzisiejszego jest słynne, a to za sprawą właśnie Napoleona, który powiedział taką rzecz, że jego życzeniem było, żeby tutaj wszyscy znani leżeli na tym miejscu. Jesteśmy na cmentarzu Père Lachaise. Teraz w tej chwili kierunek jest na Jimmy'ego. I co ciekawe, obok Jimmy'ego leży Chopin. Albo obok Chopina leży Jim Morrison. Może w ten sposób. Bardzo dziwny jest to cmentarz. Bardzo, bardzo dziwny. Zobaczcie, jakie są monumentalne wręcz grobowce. One są gigantyczne. Dla mnie jest to coś, co widzę po raz pierwszy. De facto też po raz pierwszy jestem na Père Lachaise. Czy można tutaj oprócz znanych ludzi takich jak Victor Hugo, Chopin, Morrison, czy można znaleźć tutaj coś jeszcze? Można. I można się też przestraszyć. Ale o tym wkrótce wam powiem. W ogóle ten cmentarz ma 44 hektary. Jest gigantyczny. Aha. Tak, dlatego jakbyście tutaj byli, albo chcielibyście się przejść, zobaczyć, jak to dawniej wyglądało i dzisiaj też są tutaj chowani znane osobistości, znani artyści, no to warto się zaopatrzyć chociażby w jakąś broszurę, ewentualnie jakiegoś GPS-a. Panuje tutaj wielka cisza, słuchajcie. Jest bardzo, bardzo cicho i w ogóle zauważyłem ciekawą rzecz, że gdy się jest na cmentarzu, to od razu człowiekowi głos robi się cichszy. Wchodzi jak gdyby w taką sferę, w której szepcze. No to moi drodzy, znalazłem już Jimmy'ego. Chodźmy zobaczyć, gdzie leży artysta. No i widzicie, 1948-1971. Jimmy leży tutaj. Grób nie wyróżnia się niczym jakimś takim, nie jest to jakaś gigantyczne mauzoleum, zwyczajny grób. Ale zwróćcie uwagę, mnóstwo zdjęć, mnóstwo kwiatów. Zawsze ktoś tutaj jest, nawet teraz jak podchodziłem do tutaj do grobu. Chyba, że dziewczyny zostawiły. No i widzicie, moi drodzy, właśnie dostaję informację tutaj od pana obok, który mówi, że też przyszedł na jego grób. No, widzisz, muzyka fajna, wszystko w porządku, ale gdyby nie heroina, no Jimmy'ego nie ma już wśród nas. Muzyka została, niezłe kawałki, które ja również lubię grać, też gdzieś tam chodzą za mną. Szkoda gościa, no po prostu szkoda, no ale co możemy zrobić? Zwróćcie uwagę, że tutaj mnóstwo ludzi jest obok jego grobu. Nie ma się co dziwić, no niektórzy co tu przychodzą to również są muzykami, artystami, dla których dźwięk jakoś tam jest też ważny. Cały czas ktoś przychodzi, cały czas ktoś wchodzi. Ja spróbuję się teraz trochę odsunąć, pokazać wam z innej perspektywy, co tu się dzieje. Słuchajcie, moi drodzy, teraz idziemy na Fryderyka Chopina, na grób. No i już pierwsza niezgodność, bo w wielu tutaj przewodnikach było napisane, że leżą blisko siebie. Blisko siebie nie znaczy, że obok siebie. I to nie jest w sumie niezgodność, tylko nieprecyzyjność. Bo leżą faktycznie blisko, ale no, trzeba dwa kroki się przejść. Tutaj pytamy się ludzi, gdzie on jest.
No i idziemy. Tutaj, żeby dojść na jakiś grób, to naprawdę trzeba wiedzieć, dokąd iść. Teraz schodzę, słuchajcie, po grobach właściwie, bo tu jest grób na grobie. Mnóstwo tego jest. Naprawdę mnóstwo. I taka teraźniejszość się plącze z przeszłością. Dziwnie to wszystko wygląda. Wszyscy idą w tamtym kierunku, no więc idziemy. O, rany. Patrzcie, jak te groby są poukładane, to można naprawdę się... Słuchajcie, patrzcie, trójkątny, jak masoneria. Sami Francuzi mówią, że żyją na śmierci, a to dlatego, że pod Paryżem jest przecież kraina śmierci, czyli katakumby. Tutaj mają 40 hektarów cmentarza. Na tym cmentarzu pochowani są wybitni ludzie od świata muzyki po architekturę. O, kwiatek mu dali. No super. Zobaczcie, jak fajnie. A widzicie, kto tam jest? Słuchajcie, Chopin powiedział, że chce być pochowany tutaj w Paryżu, we Francji chce zostać. Natomiast jego serce, on sercem jest w Polsce. To chce powiedzieć, że on sercem jest w Polsce, a tworzył właśnie w Żelazowej Woli, a tutaj jest jego ciało pochowane. Dziwnie się na to patrzy, znając twórczość danego artysty. Teraz jestem przy grobie Chopina. Skromnym grobie, jak na te wszystkie monumentalne budowle, które tutaj są na Père Lachaise. Skromny. Duże dzieła, skromny grób. Serce u nas po polskiej stronie, czyli Chopin. Dużo tutaj ludzi jest. Bardzo dużo ludzi przychodzi pod ten grób właśnie. Spotkałem parę chwil temu Polaków, którzy z całą rodziną tutaj przyjechali na wakacje i oni również przyszli tutaj zobaczyć i trochę w ciszy pobyć przy grobie Chopina. Idziemy dalej. Ale ciekawa tu jest atmosfera. Właśnie człowiek do nas podbił, który opowiadał o różnych takich miejscach tutaj na tym cmentarzu. Niestety, jak to wśród niestety Europejczyków bywa, nie Azjatów, ale Europejczyków, wszyscy boją się kamery. Nie rozumiem dlaczego. W Azji jest całkiem inaczej, w Azji jest człowiek bardziej na luzie. Nawet w takich miejscach poważnych jak to, też jest inne podejście. A tutaj mamy dużo do powiedzenia, ale nic nie powiemy, bo się wstydzimy. Tutaj na cmentarzu Père Lachaise jest jeszcze takie miejsce, zmierzamy ku niemu, gdzie ludzie, którzy chcą być
pochowani właśnie na Père Lachaise, ale nie stać ich na okazały grobowiec. Są kremowani, są rozsypywane na specjalnym trawniku. Moi drodzy, za mną te dwa kominy to krematorium. A ja idę w stronę, gdzie rozsypywane są popioły ludzi, których nie stać na to, żeby tutaj leżały na Père Lachaise. Więc są rozsypywane na trawniku. Ale zanim na trawniku się znajdą, nasze ciało, które umarło, właśnie tymi kominami jest. Puszczane z wiatrem. A teraz idę na ten trawnik. Mówię wam, bardzo dziwnie się czuję, idąc tutaj po tym Père Lachaise. Z jednej strony mamy groby, są takie wielkie, są stare, czuć klimat, jest po prostu tak, no tak inaczej, tak? A z drugiej strony mamy grupę ludzi, która się gdzieś tam zbiera, są na czarno poubierani. Zaraz wujek, ciocia, matka, stryjek, brat poleci kominem w świat. A ci, których nie stać na to, by ich urna znalazła się tutaj na cmentarzu Père Lachaise, mają do dyspozycji trawnik. I to jest chyba dla mnie najbardziej niezrozumiała część. Taka najbardziej niezrozumiała. Jak to trawnik? No normalnie trawnik. Na zdjęciach widziałem, że są takie linie narysowane i w tych liniach można rozsypywać popioły naszych bliskich. Okay. Moi drodzy, te białe ślady to są popioły ludzkie. A zobaczcie, jak ja chodzę. Tu jest normalnie chodnik, a tutaj te białe to ludzki popiół. Z jednej strony, moi drodzy, mamy śmierć, a z drugiej mamy życie. Tuż przede mną na ławce siedzi para ludzi, którzy mają dzieciątko, które karmią. Pani tutaj podsadziła bąbelka pod pierś swoją, a z drugiej strony jest to, co jest za mną, czyli miejsce, w którym są rozsypane prochy ludzi, którzy być może nawet godzinę temu zostali spaleni w krematorium. Tutaj w Paryżu życie robi takie kółko. Ciężko się ogarnąć w temacie, jak to działa, ale oni jakoś potrafią z tym żyć tak jedno obok drugiego, a nawet powiedziałbym, że to jest taka symbioza. To jest strasznie dziwne. Thank you.
tutaj. A, tu jest, no. Moi drodzy, jestem na przygrobie wampirzycy. Tutaj za mną jest taki wielki grób, właściwie ogromny, gigantyczny, w którym jest pochowana rosyjska arystokratka, która miała duże skłonności do tej sfery. Chyba jestem w dobrym miejscu, do tej sfery właśnie spirytualizmu. Ja go wcale nie namawiałem, żeby on mi tutaj teraz krakał. Zrobiło się wręcz podbramkowo. No ale okej. Okay. Widocznie hrabina mnie jakoś przywitała po swojemu. Głupia się robi, co? No dobrze, ale słuchajcie, ona miała takie różne skłonności właśnie do tej sfery, gdzie jest abrakadabra. Tutaj macie symbol wilka, tutaj jest symbol gronostaja. Gronostaj w dawnych czasach był uznawany, zresztą do dzisiaj też, jako zwierzę czyste, które prędzej da się zakatrupić, niż wejdzie do norki, w której ma chociaż jeden paproszek. Takie są właśnie gronostaje. Stąd królowie najczęściej nosili futra z gronostaja, żeby pokazywać, jacy to oni nie są czyści, nieskazitelni. Ale wracając do naszej hrabiny. Hrabina sobie leży tutaj. No i co z nią jest takiego dziwnego? Co z nią jest takiego nie tak? Otóż wymyśliła sobie ona któregoś dnia, że gdy umrze i zostanie pochowana, to jeżeli znajdzie się śmiały, który będzie chciał być bogatym facetem, powinien spędzić noc w tym grobowcu. Ale nie jedną, tylko 365 dni i 366 nocy. Znalazło się kilku takich śmiałków, którzy stwierdzili, ok, w porządku, wlezę do tego grobowca, spędzę z hrabiną rok i będę strasznie bogatym człowiekiem. No, znalazło się kilku trzeba było ratować, bo nie dawali rady. Jeszcze kilku, jak tam wlazło, to sami wychodzili, bo mówili, że hrabina nie daje im żyć. Mimo, że hrabiny już dawno nie było wśród żywych. Stąd zaczęła być taka plotka, że hrabina nie była... Stąd zaczęła być plotka, że hrabina tak naprawdę należy do nieumarłych, czyli do wampirów. Wejście do grobowca, do środka, jest trochę niżej. No, zejdę zaraz po schodach, zobaczymy, jak to wygląda po tej drugiej stronie, tam z dołu. No, złodzimy na dół. Ale strasznie tu jest wysoko. Patrz, kobieta jakby w tym, nie? Z torebką idąca tyłem. No widzisz? I tutaj wygląda. A wszędzie, słuchajcie, na murach, wszędzie tutaj na murze jest młot i gronostaj. Nie wiem, czego jest symbolem młot, nie pamiętam. Muszę to jakoś sobie przypomnieć. Ale gronostaj na pewno jest znakiem szlachectwa, czystej krwi, w ogóle czystości. Wiecie co, tak sobie myślę, że jakiego grzyba stawiała taką wielką budowlę, skoro to wszystko miałoby być ściemą. A jeśli byśmy szukali takiego archetypu wampira, to bez wątpienia nasza hrabina nim jest. Czy ktokolwiek kiedyś tutaj się przestraszy? No, z wielu opowieści, które gdzieś tam w internecie czytałem, można się przestraszyć, można ją nawet zobaczyć, gdy wychodzi i tutaj chodzi po cmentarzu jako zjawa. Wielu też znalazło się śmiałków, którzy chcieli spędzić rok z hrabiną, by zostać bogatym człowiekiem. Po co robiła takie gigantyczne swoje mauzoleum? Jedna osoba w środku, a taki gigant? Może to jednak prawda. Ale wiecie, to tak jak w każdej legendzie, jest ziarno prawdy, tak i w tej opowieści
Myślę, że jest ziarno prawdy. Było długo, było wiele, niesamowicie było. Naprawdę można spędzić tutaj cały dzień i nawet się nie ogarnąć, jak czas ucieka. Mówi, że jest zamknięte. Skoro zamknięte, to zamykamy na dzisiaj odcinek. Moi drodzy, jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Tymczasem trzymajcie się. Miłego dnia. Na razie. Do następnego. Hejka.